Dzień dobry, żabku. Śpisz sobie jeszcze, tak? Dobrze, to śpij sobie. Nie będziemy ci przeszkadzać. Cześć, ciążku. A my oglądamy Laurę i jej rodzinkę. A w tym czasie ktoś mi po prostu nie daje się umalować. Po prostu ewidentnie jej się podobają wszystkie rzeczy do makijażu i chciałaby po prostu też być pomalowana, tak? Tak? O, pędzelki to tak, no oczywiście. Najbardziej, najfajniejsze. Nie daje się, no nie daje się pomalować. O, i jeszcze włącza sama sobie komputer, żeby wyglądać Laurę, także... Dlaczego nie dajesz mi się pomalować, co? It's magical. The moon holds back the tide. Już jest pora kolacji. Będziemy teraz jadły. Chciałam tylko powiedzieć, że jeszcze nie nagrałam wstępu, który nagram pewnie później. A może jutro. Jestem gościem u Laury. Zrobiła takie pyszności, które będziemy zaraz próbować obydwie. A Laurka jak? Laurka dzisiaj gości mnie u siebie. Także jestem zaszczycona. Ja też, ja jestem zaszczycona. Tak, zobaczymy, czy dobre. Zasiadamy do jedzonka. Właśnie chciałam się zapytać, bo zainteresowałaś mnie tym jogurtem. A, no bo teoretycznie w meksykańskiej kuchni podaje się guacamole do burrito i chyba śmietanę, ale że śmietana jest z laktozą i jest w ogóle B, to jogurt naturalny będzie w zamian. Słuchajcie, no ja uwielbiam po prostu odkrywać nowe smaki, a Laura gotuje takie rzeczy, że zawsze jak oglądam jej filmy, to po prostu ślinka leci, a dzisiaj będę miała okazję przetestować sama na własnym żołądku, proszę tak Państwa. Sobie edytuję film, a tu jakiś mały słodziak po prostu mi to usnął, który wcześniej mi przeszkadzał z klawiaturą, nie dawała mi w ogóle nic zrobić klawiaturą, bo się kładła albo wchodziła na nią. A teraz proszę, jak sobie śpi, łapeczka mała. With the sun on my skin, it's beautiful.